Witajcie, nazywam się Iwona Wierzbicka, jestem dietetykiem klinicznym w poradni Iwen, a dzisiaj temat hipoglikemii. Jeżeli temat Cię interesuje, to oczywiście zostań ze mną. Możemy mówić o hipoglikemii reaktywnej i myślę, że ten temat jest dużo bardziej ciekawy, natomiast zacznę w ogóle od tematu hipoglikemii. Hipoglikemia oznacza po prostu spadek poziomu cukru we krwi. Nie będziemy tutaj mówić o liczbach, dlatego że film powinien być prosty. Generalnie kierujemy się tutaj przede wszystkim tym, jak się czujemy. Więc gdy spada nam cukier we krwi, możemy odczuwać senność, zmęczenie. Niektóre osoby mówią, że praktycznie cały czas chce im się spać. To może być związane oczywiście z niskim, ale również i z wysokim poziomem cukru, czyli glukozy we krwi. A że jest to odcinek na temat hipoglikemii, to skupię się tylko i wyłącznie na tym. Hipoglikemię możemy doświadczać wtedy, kiedy na przykład cierpimy na jakieś zaburzenia hormonalne, mamy nieunormowaną gospodarkę węglowodanowo-insulinową, bądź też mamy cukrzycę typu drugiego, mamy insulinoporność, bądź jakieś inne zaburzenia gospodarki hormonalnej, a postanowiliśmy na własną rękę przejść na dietę niskowęglowodanową. I tak bardzo unikamy węglowodanów, bojąc się na przykład w insulinooporności. Zresztą już nagrywałam tutaj film na temat insuliny, gdzie mówiłam o tym, że nie zawsze i tylko i wyłącznie węglowodany są temu winne. Ale wiele osób mimo wszystko posądza węglowodany, nie patrząc na to, że być może są to kwestie związane ze stanami zapalnymi czy innymi oczywiście. I teraz, jeżeli radykalnie tniemy sobie węglowodany w diecie, odżywiamy się głównie mięsem i warzywami, albo tylko i wyłącznie samymi warzywami, no to możemy odczuwać takie spadki energetyczne. Nasz organizm potrzebuje takiego paliwa jak białka, tłuszcze i węglowodany. Oczywiście jest w stanie przerobić sobie posiłki białkowe również na cukier, który jest mu niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Natomiast nie zawsze odbywa się to sprawnie. No i tutaj jest, że tak powiem w cudzysłowie, pies pogrzebany, bo może być tak, że po prostu masz niesprawną gospodarkę hormonalną i Twój organizm nie pozwoli Ci na to, żeby zastosować taką dietę z takimi dużymi restrykcjami. Są osoby, które mają na przykład podwyższony poziom insuliny. To jest hiperinsulinemia. I w momencie, kiedy ta insulina jest wysoka, wiadomo, że jest to hormon, który ma za zadanie pozbierać energię z komórek i odprowadzić ją, pozbierać energię ze krwi i odprowadzić ją do komórek, tym sposobem odżywiając je. I wiadomo, że kiedy jest wysoki poziom insuliny, to może być problem z ograniczeniem poziomu węglowodanów w diecie, dlatego że insulina właśnie będzie ten poziom glukozy jeszcze bardziej obniżać. Są osoby, które cierpią na jakieś nowotwory neuroendokrynne, są osoby, które cierpią na jakieś mikrogruczolaki, które na przykład stymulują trzustkę do wydzielania insuliny, bądź też mają nadmiar insuliny w związku z tym, jak się do tej pory odżywiały. Takie osoby absolutnie nie powinny na własną rękę przechodzić na diety niskowęglowodanowe, bo właśnie może się wiązać to ze spadkiem glukozy, a co za tym idzie z konsekwencjami. Jakie są konsekwencje hipoglikemii? No najczęściej takie, że po prostu trzęsą nam się ręce, oblewają nas zimne poty, czasami nie jesteśmy w stanie logicznie myśleć, dlatego że glukoza jest również potrzebna przecież naszemu mózgowi. Czasami po prostu zasypiamy. Na pewno spotykasz takie sytuacje, gdzie jedziesz samochodem i w pewnym momencie chce się spać, ale tak bardzo chce się spać, że trzeba się zatrzymać, bo po prostu nic kompletnie już nie pomaga. I nie zawsze jest to związane z tym, że po prostu się człowiek przed podróżą nie wyspał. Czasami jak zjemy batonika, jak wypijemy sobie słodki napój, to również tak się dzieje. I to jest właśnie hipoglikemia reaktywna. Reaktywna, czyli zjadasz produkt, który zawiera dużą dawkę węglowodanów, w szczególności węglowodanów prostych, i na to Twój organizm reaguje nadmiernym wyrzutem insuliny. A insulina, hormon zbierający, odprowadzający, a więc obniżający poziom glukozy we krwi. A wyobraź sobie taką sytuację, przypomnij sobie może taką sytuację, siedzisz sobie gdzieś na imprezie, zjadasz kawałek ciasta i nagle po prostu zaczyna się to dziać. Ja nieraz obserwuję takie sytuacje, to najczęściej dotyczy osób, które mają większe krągłości, osoby, które mają problem ze schudnięciem, czasami jest to taka bardzo charakterystyczna sylwetka, na przykład troszkę większe ręce, górna część ciała,
I te osoby na przykład na imprezie zjadają ciasto. No wiadomo, towarzysko, większość osób zjada ciasto. Rozmawiamy ze sobą i nagle widzę, że po prostu oczy podkrążone, takie troszkę jakby nawet wytrzeszczone, czyli taka walka o to, żeby zachować otwarte powieki. I już widzę, że ta osoba walczy o to, żeby nie usnąć i ma problem skoncentrować się na tym, co do tej osoby mówię. Do tego stopnia u niektórych osób to jest, że muszą sobie zrobić drzemkę, a niektóre nawet zdarzyło się, widziałam, że zasnęły w trakcie rozmowy ze mną. I to nie ma nic wspólnego z tym, że nudno gadam, tylko po prostu bardzo ciężko jest nam utrzymać się wtedy w takim stanie ożywienia, w jakim byliśmy do tej pory. Jeżeli zauważasz taką sytuację, że po zjedzeniu ciasta, czy czasami kromki chleba, po piciu słodkiego napoju, dzieje się coś takiego, że gwałtownie spada Ci cukier, czyli chce Ci się spać, mogą trząść się ręce, mogą pojawić się zimne poty, Twój organizm nie radzi, nie potrafi wyrównać tej, bo w zdrowym organizmie dojdzie do sytuacji takiej, że wytworzy się glukagon czy adrenalina i Twój organizm weźmie sobie zapasowy cukier z wątroby i nawet nie zauważysz tego stanu, gdzie po prostu chce się spać, tylko no może być to taki chwilowy spadek i za chwilę wszystko się wyrówna. Osoby, które mają tą gospodarkę niesprawną albo których nadmiernie wytwarza się insulina, niestety będą zasypiały. Najlepszy sposób na to? Nie jeść słodkiego. I dlatego trzeba rozróżnić to. Hipoglikemia reaktywna i hipoglikemia związana z niewłaściwą dietą. Jeżeli w Twojej diecie nie ma węglowodanów albo jest ich bardzo, bardzo mało i po pewnym czasie czujesz właśnie to drżenie rąk, potliwość, zmęczenie, jakieś trudności z używaniem mięśni, na przykład nagle sprawia Ci trudność wysiłek fizyczny, bolą Cię mięśnie, czy nagle potrzebujesz więcej snu, unikasz aktywności fizycznej, bo zaczęła Cię męczyć, to czas najwyższy zwiększyć ilość węglowodanów w diecie. Ja też tak mam. Co jakiś czas mój organizm po prostu naturalnie się domaga i zwiększam ilość węglowodanów, bo na temat tego, jak się odżywiam, nagrałam już mnóstwo filmów, więc zapraszam Was na moją playlistę vlogową. Tam o tym, jak ja spożywam posiłki i co jem. I czasami jest tak naturalnie, że mnie się po prostu chce bardziej tych węglowodanów. Wtedy zjadam chleb, kaszę, słoik dżemu, owoce. Natomiast jeżeli jadę na jakiekolwiek szkolenie i chcę być fit przez całe szkolenie i zachować maksymalny poziom koncentracji, to nigdy przenigdy w czasie przerw kawowych nie korzystam ze słodkości. Nie zjadam ciastek, ciasteczek, oczywiście niczego sobie nie słodzę. I wtedy wolę zjeść nic, niż zjeść cokolwiek. Bo wiadomo, że często te cateringi właśnie takie są. A jeżeli już zdarzy Ci się zjeść coś słodkiego, jesteś na imprezie, wszyscy jedzą, no nie możesz się powstrzymać, to najlepiej do końca imprezy już jeść słodkie, aby zachować ten stały poziom energii. Bo jeżeli spada poziom glukozy we krwi pod wpływem wcześniejszego zjedzenia czegoś bardzo węglowodanowego, to kawa nie pomoże, dlatego że kawa jest takim neurostymulatorem. Ona pobudza poprzez działanie kofeiny, a nie poprzez zwiększenie poziomu cukru we krwi, który to spadł i który to spowodował docelowo właśnie taką potrzebę pójścia spać. Także jeżeli po węglowodanach, chlebie, kaszy, makaronu i innych tego typu rzeczy chce Ci się spać, to po prostu ich unikaj. A jeżeli nie możesz ich unikać, to być może będzie dobrym sposobem zacząć posiłek od tego, żeby zrobić gryza jakiegoś produktu białkowego, na przykład mięsa, albo zacząć od zjedzenia warzyw, a dopiero później na koniec uzupełnić sobie to węglowodanami. Bo nasz organizm, jeżeli wyczuje, że najpierw weszło białko czy warzywa, zajmie się ich trawieniem i nie zacznie wytwarzać dużego poziomu insuliny, nadmiernego w stosunku do tego, co zostało zjedzone. Aha, i bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi jeszcze o takie spadki glukozy, to również warto unikać słodzików, dlatego że jeżeli spożywasz coś, co ma słodki smak, a są osoby, które również na to będą reagowały, nie wszyscy oczywiście, to Twój organizm może wyrzucić insulinę pod wpływem odczuwania słodkiego smaku. Ja na przykład potrafię być głodna, kiedy na noc zostawię sobie wolnowar, czyli sam zapach powoduje, że moje jelita ruszają, perystaltyka i cała gospodarka hormonalna i wtedy po prostu robię się głodna. A przecież w nocy większość osób nie jest głodnych, bo śpi. Kochani, jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście zachęcam do pozostawiania łapki w górę i
czekajcie do następnych odcinków. Piszcie oczywiście poniżej, na jaki temat chcielibyście, abym nagrała Wam film. Do zobaczenia w następnym odcinku.